Monte Cassino było wzgórzem nie do zdobycia. Udało się je opanować dopiero Polakom po ciężkich kilkudniowych walkach zakończonych 18 maja 1944 roku. Decyzja była ciężka. Zdawałem sobie sprawę, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie na mnie. Gdy przegramy tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana, a gdy zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania.